stylu grania i z wynikiem. A więcej mogę spytać, choć trzy sytuacje z tego, co dwa mecze wystarczyły remisy. I oba zespoły przegrywają i a tu jest knockout i zmiana tabeli. Piłka, że do końca chłopaki trzeba kontrolować i trzeba pilnować się. Niby na wyciągnięcie palca, na wyciągnięcie ręki to wszystko jest, a się okazuje, że nagle jest prowadzenie na ziemię i od początku. Szkoda całego sezonu. Tak jak Sokołów, tam ile była przewagi po pierwszej rundzie? 10 punktów, 12? W pewnym momencie było 12. 12 punktów przewagi, zobaczcie. Wszystko było wiadomo, że i już się tam pogoń to naprawdę dobrze. I pozamiatane. Ale tydzień temu 93 wygrał w ostatniej minucie. I my też wygramy. Myślę, że my damy radę wcześniej. Zdecydowanie 1-0! Co będziemy Majki mówić? Jest trzecia liga! Na latach jest trzecia liga! Jest trzecia liga, na platach jest trzecia liga. Razem! Damy radę! Jest trzecia liga, na platach jest trzecia liga. Jest trzecia liga, na platach jest trzecia liga. Zobacz, kurwa, pusty dziura. Góra, Józia, trzecia liga! Dzisiaj okazję!
nową noc, nowy Bayer, szyby w dół, ten sam Bayer, wiesz już, że dzisiaj będziesz dmuchał, wierzę, co się da. Samej końcówce, w 88 minucie, Arek Łudziński zachował się naprawdę jak rasowy napastnik i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem i wygrana. Jeszcze raz mówię, bardzo jestem zadowolony z postawy zespołu, za ambitną grę do końca. Oh, God.
to, co twój strzał zapewnił Radomianom 3 punkty w meczu z Drukarzem. Opowiedz naszym słuchaczom, jak padła jedyna decydująca o zwycięstwie do roli bramka. Zgadza się, na tą bramkę to byłem po pięknej drużynowej akcji. Wypełniłem chyba 8-9 podań. I zostało tylko z 6 metrów umieścić w kryciance. W końcówce meczu, gdyby nie faul obrońcy na tobie, znalazłbyś się w kolejnej bardzo dogodnej sytuacji, mając wszystko tylko bramkarza. Zgadza się. Myślę, że mogło być 2-0. Jak oceniasz dzisiaj występ swoich kolegów? Nie było najlepiej. W pierwszej połowie do 30 minuty czasu tak fajnie to wyglądało. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki, myślelibyśmy, że w drugiej połowie mieli spokój. A tak, nerwówka do 90 minut. Widać było, że w waszych szeregach brakuje Pawła, który potrafił uspokoić tę grę w środku pola. Tak, tak. Pawła brakuje. Myślę, że już na sobotę do Milanówka dojdzie. Bo to jest taki doświadczony zawodnik. Nawet jak mu nie idzie jakimś jednym podaniem, strzałem, potrafił strzelić po prostu mecz. Krzysztof, gra wam się trudniej wiosną, kiedy broń nie jest już tajemnicą dla rywali, kiedy oni na was dodatkowo się sprężają? Trudniej się gra. Wiadomo, kiedy się spręża na lidera, wiadomo, że jesteśmy narodowymi miastami, którzy walczymy o ten awans. Tam walczymy z tą warszawką całą, jak to się mówi, z trzema drużynami, z dwoma mszczonów piaseczną. Myślę, że będzie nam trudno, ale myślę, że damy radę. Dziękuję bardzo. Ja też widziałem! I trzech obrońców jeszcze. Inny mecz byliśmy. Ja też widziałem. Dobra, kto widział? Rejka do góry. No wszyscy widzieli. Ale kolegów nie. To trzeba wyjaśnić to. Ale sorry, panowie. Sorry, Paweł. Kamerze jest, sorry, proszę. Telewizji. Teraz pójdzie na internet, lewy cię przeprosił. Lewy spodzina pokrywa. Których nie ma umiejętności. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich kolegów. Ja mam muszę właśnie urodziny. Brawo. A ja Krystyna zgadzam. A ja kupuję samogłoskę. Wniosek zdobyłem. Ja po trzech minutach. Dlaczego zawsze dla mnie? Jest. Jak strzeliłeś? Tu wywiad tak z Pawłem. Jak strzeliłeś bramkę? Mógłbyś powiedzieć? Przypadkowo. Bardzo dziękuję. A teraz Andrzej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to wszystko dzięki Pawłowi, bo gdybym mu szminki nie pożyczył, to by nie dał rady. Przyjacielem broni Radom jest i lewy
Cię, Złote Usta Błonie! Ojciec całował Herb Radomiaka. A grał w drugim Radomiaku razem. W Wieniawie grał. Jak wiecie, jestem zawodowy piłkarzem. Zawodowy zawodnik. Tak, że jesteś przypadek. Przepraszam, ja chciałem powiedzieć, bo Krzysztof Balaszkiewicz nie grał i on zmieniał, zmiany robił i bardzo dobrą zmianę zrobił. I on powiedział Artkowi, że strzeli dzisiaj. I wszyscy są w zasadzie w gotowości. A to nie wolne teraz cały tydzień? Wszyscy są wyczyszczeni, nikt nie pauzuje, wszyscy są zdrowi. Nikt nie narzeka i to jest najważniejsze. To był taki cel podstawowy tutaj, żeby... Czasu różne są przypadki. Natomiast no mówię, no 20 chłopów jest do dyspozycji i to jest najważniejsze. Dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest, tak wiem. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
champions! We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.
Wszyscy wracamy z Murawy, kibice! I do szatni!